Cześć, siemano, witam wszystkich tutaj Lejto. Dzisiaj mam dla was materiał z Resident Evil Village. Jest to demo nazwane Maiden, które ostatnio ogrywałem sobie na streamku. Gierka, jeżeli się nie mylę, wychodzi jakoś w maju tego roku, także no już niedługo, a dzisiaj w tym materiale możecie zobaczyć, jak się wstępnie to wszystko prezentuje. Materiał nagrywany i ogrywany na konsoli PlayStation 5, także miłego oglądania. Dobra, Resident Evil 8 albo Village, jak to woli, na PS5. Start. Escape the dungeon, czyli musimy z podziemi uciec. O nie, z pierwszej osoby to ja nie lubię. Lepszy rezydent był właśnie czwórka, czy coś, jak było zza pleców. Widok. Według mnie. Okej, papier dostaliśmy. Nic tam nie da się zbytnio. To jest chyba jako kibel, ta skrzynka. To jest jakieś jego więzienie? Ta. To jakieś żarcie. Zgniły chleb. Puchy jakieś. Ta, jakaś cela ziomka to jest. Co jest? Zamknięte? A, crouch. Ale po co mi ten crouch? A może gdzieś na ziemi leży klucz właśnie. W razie czego, jakby było za głośno później czy coś, to dajcie znać. Nice. Bo to pierwszy raz odpalamy tą gierkę, to ja nie wiem, jak tam będzie z dźwiękiem, nie? O fuj. Jakie robale, larwy jakieś. Dobra, tu da się wyjść? Tak, da się wyjść, dobra. Ogórkowa na kiblu, no troszkę, trochę tak. To taki sprzęt do torturowania, czy coś? O, tu patrzcie. Szczepionka na COVID-a była. Pierwsza dawka. A tu druga leży. Dobra, tu mamy jakiś room, więc sobie wejdźmy, bo... Medicals for keeping livestock alive. Okej, tylko do przeczytania, nic ciekawego tu nie ma. Jak na razie. Graficznie, mimo że to jest demo, no to ładnie wygląda, jak na ten moment. Wiadomo, to tylko są na razie przedmioty, ale... Zobaczymy, co później będzie, jak się pojawią jakieś... postacie. O, też otwarte. Tu chyba ktoś nie przeżył. Chyba cele jakiegoś innego ziomeczka i nie poszło. Kolejne łóżko do torturowania. Egzamin. Dobra, trzeba klucz prawdopodobnie. O Jezu, co to było? Help me, brother. Jak help me, brother? Jak ja sam sobie muszę pomóc? Ja myślałem, że będzie... Okej. Deduwa. Myślałem, że będzie ogólnie kamera zza pleców. Maska świni jakaś? Lol. Jakby była kamera zza pleców, to jeszcze może bym... Ogarnął tą gierkę, ale tak to czuję, że nie ma szans. O ja. Gościu wisi, ale bez nóg już. Tu cały jakiś strój w ogóle. Co jest? Dobrze się zaczyna, każdy pokój coraz gorszy.
Krzesło z kolcami, nice. Raz usiądziesz, już nie wyjdziesz z niego. Co to było? Siemano, ty jest to, witam na live'ie, cześć, cześć. Tam się coś pali, widać przez szparę. Jakiś ogień jest. Ty no, ale ja nigdzie nie mogę przejść, co jest? O! Ta łapka się wywróciła. Wcześniej tego nie było. Co to za gra? Resident Evil 8. Czy tam Resident Evil Village. Nowe demo jest od dzisiaj. Dostępne. Uda się? Właśnie zacząłem. Dosłownie 2 minuty gram. Czemu on się sam obraca? Dobra, niezbyt tutaj cokolwiek jest. Nóżki mu urwało. Idziemy dalej. A to na pewno da się otworzyć, a tamte może początkowe też da się otworzyć. O! Ja pierdzielę. Już się zaczyna, nie? Już się zaczyna, jeszcze nic się nie wydarzyło. No nie zgaszaj mi światła, pogrzało cię. Uuu. Lockpick, to do otwierania zamków. No jak będzie mnie coś gonić, to zamykam oczy, no. Uuu. A to co, maska? Gdzie w oczach są jakieś klucze i możesz komuś wydłubać oczy, no spoko sposób. Widzę, że każdy room to inny jakby pokój do tortur. Teraz ogólnie się wracam, bo chcę zobaczyć, czy tutaj gdzieś jakiegoś item, w sensie, czy można coś otworzyć. Ale nie, to musiałbym się cofnąć do początku, no to nie warto. A w sumie może warto. Co to było? O! Szybko! No weź, no co jest? Siema tundra, siema. No otwieraj to gówno. Dobra. A tu co się dzieje? Aha, wszystkie te figurki jakby na ścianie na to wejście pokazuję, no to słabo. Jednak to co mówiłem, to już cofam. Na pewno tej gry nigdy nie kupię. W pełnej wersji to na 100%. Chyba słuchawki to był głupi pomysł ogólnie też. Ja chyba bez głosu będę grał. Czemu słyszę kroki, jakby ktoś był obok mnie? Tundra, wszedłeś, żeby ze mną zagrać we dwóch, tak jak mówiliśmy, no to dobrze. Tylko czemu ja muszę trzymać pada? No nie, no. Poza streamem to ja bym to przechodził pewnie parę godzin. Dance macabre. Okej. To jakieś drzwi zlokowane, mogę egzamin? Nie, nie da się ich otworzyć. To jakieś zgniłe żarcie. No i trzeba tam dołem iść. Cel donate'ów, granie w Resident Evil'a. No w ogóle nie wiem, kiedy ta gra wychodzi, czy ona ma już datę, czy nie, tak naprawdę. W sensie na pewno chyba w tym roku, ale czy ma datę, to nie mam pojęcia.
7 maja, a to w sumie niedługo, no. Okej, co teraz? Tajny guzik. Tajne przejście. No to jest tak jak Outlast właśnie. Podobne, tylko że jeszcze gorsze będzie pewnie, bo lepsza grafa i tak dalej. Outlast już trochę lat ma. Bo też masz z pierwszej osoby właśnie. Czyli jakby z oczu bohatera, nie? Widzisz wszystko. Dobra, dopóki jestem sam, to nie ma aż takiej tragedii. Ale jak coś się pojawi, to już będzie źle. W lustrze mam odbicie? Nie ma odbicia w lustrze, aha. Już słabo. Sukienki jakieś. Okej. Puste komnaty, pusty zamek całkowicie na ten moment. Te drzwi zamknięte. Już coś tam szło. Już nie ma. Zamek w Malborku, tak. jaka miejscówka. Przypomina mi się jakiś Resident Evil, nie wiem. Jedynka, dwójka albo trójka, już nie pamiętam. Też takie wejście miał, taki hall. Mega krótkie demo, ale grafika i detale robią wrażenie, no. Co się zgadza. Ładnie to wygląda. Wiadomo, że stream obcina, ale tak jak ja sobie gram, no to porządnie to wygląda. Na pewno warto by też było odpalić to na telewizorze 4K. To by było jeszcze lepiej. Najlepiej grać o północy. Z jednej strony tak, z drugiej nie. Wow. Czerwone oko, czy to Sharingan? One eye is just an empty stock. No to nie, to tutaj nic nie zrobię. Trzeba jakby chyba drugą kulkę znaleźć. Z jednej strony fajnie grać o północy. Bo ja na przykład o tej godzinie to już bym był zmęczony i bym nie zwracał uwagi na detale. Pewnie. A z drugiej strony to jest środek nocy i się okichać można. Dobra, znowu zamknięte. Coś tam się dzieje? Nic. Dalej nie ma trasy, więc trzeba będzie pewnie albo gdzieś coś rozwalić, albo gdzieś znaleźć to oko, żeby otworzyć sobie drzwi. No bo już tego, tutaj nawet się nie da nic kliknąć, no okej, to więc whatever. Tutaj nic nie zdziałamy. Z tym zegarem może coś też, nie? No właśnie, na pewno tutaj coś trzeba zrobić. Empty socket. A, dobra, zapomniałem. Przecież ja na dół mogę zejść, okej. Wszedłem w bok, a zapomniałem, że na dół się da zejść. Ale willa, kanapy same, tutaj welurki, nie welurki, marmurki. O, filiżanka. Może coś jest w środku? Nic. Krew. Ale zabrać jej nie możemy. Kandydaci odrzuceni. Ciekawe, na co odrzuceni? Może na jakieś pokojówki czy służby?
Ciuchy jakie on ma podobne, czyli jakieś ciuchy jakiegoś niewolnika zapewne, czy coś. Okej. Jakie to jest przekichane, bo co chwilę słychać jak coś się z boku otwiera. Dobra, tu są drzwi. Też i jeszcze jedne drzwi są za mną. Dobra, te wielkie są zamknięte i tamte są ostatnie. Mam nadzieję, że się otworzą. Już nie będę... O, krew, o, to słaby znak. Okej. Otworzyły się. I się zamknęły. Klimacik jest tutaj, chłód. Ale fajnie, na słuchawkach to słychać, jak wieje. Kozak. No sprawdzam każdy kąt, sprawdzam. W miarę się tutaj sprawdzam. Co się dzieje? O, da się otworzyć. Też pusto, nic nie ma. Mega ciemno, także za dużo tu nawet nie widać. U. Filiżanka. O, jest coś. Oko chyba. Tak. Maron Eyring. Tu mamy już to wzięte? Mamy. Czyli te główne drzwi pewnie będą zamknięte, skoro już mamy to oko. Tak jest. Egzamin. Nie. Tu trzeba lockpick mieć. Lockpick. Czyli znowu ten otwieracz jakby. Otwierasz do puszek. O, idzie ktoś tam. Patrzcie to. No tak, jak się śmieje, że otwierasz do puszek. Jasne, że tak. Lockpick, wytrych, jasne, jasne. The fuck? Już nikogo nie ma? Idź za nim, nie, ja otwieram drzwi, które muszę otworzyć. Tylko gdzie one były, te drzwi? Tu? Nie, tu nie. A, tutaj. No, babka ze skrzydłami? Nie, to jakiś płaszcz bardziej był. Taki duży. Okej, okay, tutaj trzeba dać to oko prawdopodobnie. You can't... What? A, to trzeba chyba... Czekajcie. Coś z tym można zrobić? O! Trzeba wyjąć, tak jak w starych rezydentach, dobra. Jest drugi Sharingan. Winko. Regina Rosie. Dobra firma. Niespotykana w Polsce. tu jakieś czachy, nie czachy. Znowu szczepionki czy coś w tym stylu. Ale nic w środku nie było. Ze stołu też nie możemy wziąć sobie żadnego winogronka ani gruszki. Maiden's Blood. Tutaj też zamknięte. Tutaj też pusto. No to co? To tyle? Na pewno musi być tutaj gdzieś coś. Coś, czego nie zauważyłem. O, jeszcze jedna. Jest klucz. Courtyard key. No i teraz ten kluczyk gdzieś musimy zamontować do jakichś drzwi. Tylko pytanie jakich? A key for the door from the castle dining hall to the courtyard. Dining hall. To tam na dole chyba. Tak mi się wydaje, zobaczymy.
Nic. Słyszeliście to? Ktoś nagle powiedział w słuchawkach I'm watching you. What the fuck? Tu może? Nie, te nie. Te też nie mają zamka. A te? O-o. Co jest? Jakiś ala wampir. Dobra, chyba trzeba uciekać, tak mi się wydaje. Prawdopodobnie. A gdzie są te drzwi? Gdzie są te drzwi, które miałem? A. Niby otwierać. Necklace? Ale tu... Wait. A w ogóle teraz się wróciłem i znalazłem ten naszyjnik, a wcześniej go nie było. Na dole są te drzwi. Czyli tam, gdzie ona stała pewnie, tak? Tam, gdzie zaczęła mnie gonić. Dobra, może udało się uciec, druga próba. O, znowu mnie goni. Czy jest na dole? Nie, za mną. Oh fuck. Weź spadaj. Chyba deduwa, a nie, jeszcze żyje. Oby to były te, please. O, jest. Czy to nie te? Tak. Teraz to tutaj. Szybko. Egzaminuj, dobra. Klucz. Otwieraj. Ho! Jeszcze jedna, ja pierdzielę. O, to jest ta wysoka baba, o której wszyscy mówią. Ała. Ona wygląda dosłownie tak samo jak Last z Full Metal Alchemist, jeden z homunculusów. Thanks for playing through our visual showcase. Okej. Okay. Wolverine. No, trochę ma paznokcie. Mówię wam, zobaczcie sobie Last z Full Metal Alchemist Brotherhood. Tak samo ta postać wygląda. Prawie że. Ale nie zginęłem w żaden sposób, a pewnie się dało. To dobrze. Krótkie demo, no. 25 minut jakoś. Nawet, że w sumie dosyć wolno je przechodziłem. Nic aż takiego wielkiego nie pokazali. Co do grafiki otoczenia, no to jest mega ładnie. Co do tej postaci, która jakby mnie gryzła czy coś, tego ala wampira ciemnego, to jak były zbliżenia na twarz, to średnio wyglądało. W sensie mogłoby o wiele lepiej wyglądać, ale to pewnie poprawią. No ta postać na samym końcu już ładnie wyglądała, także spoko. No i co, tak jak tutaj wcześniej Tundra pisał, w maju niby premiera. Jak nie będzie przekładane, no to powiedzmy kilka miesięcy jeszcze zostało. I tyle, no. Otoczenie i sam klimat jest mega fajny. Na pewno no ta postać do poprawy według mnie, bo z bliska to tak średnio wyglądało. No i jestem ciekawy, o czym to wszystko będzie, nie? Na pewno sobie u kogoś pooglądam, ale żeby samemu kupować, to raczej nie ma szans na taką gierkę. Już szczególnie, że jest perspektywa z pierwszej osoby. Gdzie właśnie Resident Evil 7 i teraz tutaj Resident Evil Village zrobili ten widok z pierwszej osoby, no to dla mnie to już jest w ogóle raczej nie do kupienia w takiej formie.